Dzisiejszym gościem jest Andrzej Mroczek, ekspert do spraw terroryzmu i terroru kryminalnego. Witam, panie Andrzeju. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, witam prowadzącą, bardzo dziękuję za zaproszenie i myślę, że nasze spotkanie będzie na tyle owocne, a będę mógł Państwu przybliżyć troszkę informacji ze swojego życia, jak również z życia zawodowego. Zanim pan trafił do Wydziału Walki z Terrorem Kryminalnym, czym pan się zajmował? To długa historia. Tak naprawdę wielu policjantów w latach 90. przechodziło taką istną szkołę przetrwania. Czasy były bardzo trudne, szalała przestępczość. Może byśmy zaczęli tak od przełomu lat 80. i 90., a mianowicie ja wstąpiłem do policji w 1990 roku. I tak naprawdę inspiracją do tego, aby podjąć służbę w policji, no było to, że likwidowano milicję i dostałem zapewnienie, że jeżeli zostanę przyjęty, to już będę pracował, służył w policji. Powiem szczerze, że w tamtym okresie nie bardzo zdawałem sobie sprawę z tego, co mnie będzie czekało, z czym będę się borykał na płaszczyźnie zawodowej, jak również w życiu prywatnym. No i musiałem się zmierzyć naprawdę z bardzo trudnymi decyzjami. Przede wszystkim trafiłem do policji, do Komendy Rejonowej Warszawa-Wola, gdzie przez pierwsze 4 lata pełniłem służbę w tak zwanym zespole wywiadowczym. Jeździłem nieoznakowanym samochodem, radiowozem, ale nieoznakowanym. Również nie zakładałem munduru. Pracowałem tylko i wyłącznie na same noce w systemie 12 na 36 godzin. Jeżeli cofniemy się do tej historii, to możemy zobaczyć, że to był rok, gdzie ogłoszono amnestię. Wyszło bardzo, na wolność wyszło bardzo dużo osób, które odbywały kary pozbawienia wolności i część niestety z tych osób weszła dalej na drogę przestępczą, a to z kolei przekładało się na ilość różnego rodzaju zdarzeń, kradzieży samochodu, to było bardzo wzrosło, włamań, ale również przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, rozboje, zgwałcenia. Tak naprawdę ja zawsze powtarzałem, że z chwilą, kiedy słaba jest policja, wtedy przestępczość rośnie. I te reguły akurat przekładają się na współczesne czasy, ale mam nadzieję, że za chwilę do tego dojdziemy. Nie chciałbym być tutaj taki monotonny, bo na pewno są osoby, które doświadczyły, policjanci, którzy doświadczyli znacznie więcej ode mnie. I tutaj chylę czoła przed każdym, który mierzył się w latach 90. z tą przestępczością, z indywidualnymi problemami. Podkreślam jedną rzecz, że pojedynczy policjant nigdy nie mógł zrobić sam nic. Wszystko działo się w parach, w zespołach i wtedy dochodziliśmy do prawdy. Wracając do tego okresu, kiedy pełniłem służbę w zespole wywiadowczym, no był bardzo specyficzny ten okres. Musimy też zwrócić uwagę na to, że na początku lat 90. były likwidowane jednostki wojskowe sowieckie, które stacjonowały na terenie byłego NRD, ale również i w Polsce. I ci żołnierze, szeregowi, jak również oficerowie, wracali na teren Związku Radzieckiego.
z całym swoim dobytkiem z tych jednostek. Do czego zmierzę? A mianowicie oprócz tych rzeczy osobistych, które przewozili, to również zdarzały się osoby, które w bagażnikach samochodów przewoziły broń palną, krótką, długą, kałasznikowy, materiały wybuchowe z zapalnikami. I ja między innymi w ramach pracy naszej służby kontrolowałem te kawalkady tych samochodów i niejednokrotnie z kolegami ujawnialiśmy czy broń palną, czy właśnie wspomniane przeze mnie materiały wybuchowe. Również grupy rosyjskojęzyczne przestępcze wywierały bardzo duże piętno na terenie Polski, wchodziły w konflikty z naszymi rodzimymi przestępcami. Dochodziło do różnego rodzaju konfrontacji. No oczywiście pokłosiem tego wszystkiego to były no, liczne strzelaniny, liczne zamachy bombowe. No, powiedziałbym, że nasze grupy przestępcze wyparły te rosyjskojęzyczne, aczkolwiek niektóre wchodziły w alianse i razem dokonywali przestępstw. W tamtym okresie, tak jak wspomniałem na początku, nie wiedziałem, z czym będę się mierzył. Czyli jeżeli chodzi o tą przestępczość, która naprawdę ona eskalowała z roku na rok. Było coraz bardziej niebezpiecznie i dla społeczeństwa, jak również dla samych policjantów. Nie posiadaliśmy takiego wyposażenia, jak w tej chwili mają policjanci. Tutaj mówię o takim wyposażeniu osobistym, jak chociażby broń palna. Posługiwaliśmy się pistoletami P-64, które nie nadawały się do takiej pracy dynamicznej, policyjnej. Nie dosyć, że były liczne zacięcia, jak również niecelność tej broni, no to powodowało z kolei no, taki dyskomfort, który w nas występował. W tamtym okresie dochodziło do szeregu przestępstw, które ujawniałem z kolegami, z kolegą, na których tak naprawdę później nie miałem wpływ, jeżeli chodzi o ściganie, prowadzenie jakiegokolwiek śledztwa, takiej pracy operacyjnej. Pracując w zespole wywiadowczym, moja praca kończyła się służba i czynności w momencie, kiedy na przykład zatrzymałem jakąś osobę, wypełniłem dokumenty, natomiast już dalej na nic nie miałem żadnego wpływu. I tak na przełomie 1994-95 roku poproszono mnie któregoś dnia do gabinetu naczelnika Wydziału Kryminalnego, gdzie naczelnik zaproponował mi przejście do Wydziału Kryminalnego, do sekcji pierwszej, zajmującej się przestępstwami, zwalczaniem przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. I tak naprawdę wtedy zaczęła się taka stricte poważna praca policyjna, czyli od zaistniałego przestępstwa do jego wykrycia, bądź nie, bo nie za każdym razem udało się doprowadzić sprawcę danego czynu do prokuratury, a później prokuratura aktem oskarżenia do sądu. I muszę Państwu powiedzieć, że to jest dzisiaj niewyobrażalne, ale strzelaniny na ulicach Warszawy i innych większych miast, naprawdę to były na porządku dziennym. My do tego już w tamtym okresie przywykliśmy. Nie robiło to na nas specjalnego wrażenia. Zaczęły wybuchać bomby,
One były podkładane w różne, celem tych zamachów były różne osoby. Przede wszystkim była to przestępczość porachunkowa między grupami przestępczymi, ale również pod osłoną, przykrywką, czyli tam popularnością tego typu metody stosowanej w świecie przestępczym, inne osoby dopuszczały się tego typu czynów, myśląc, że będzie to policję kierunkowało na grupy przestępcze, a tak naprawdę dochodziło do indywidualnych takich porachunków. No między innymi tak, że ona chciała wyeliminować męża czy partnera i umyślnie to powiedziałem, że żona bądź kobieta chciała wyeliminować partnera, dlatego że dużo takich zamachów niezwiązanych z przestępczością zorganizowaną, zamachów bombowych, było inspirowanych przez kobiety. Ja do tej pory powtarzam studentom, że z chwilą, kiedy zaistnieje jakieś poważniejsze przestępstwo, jak zamach bombowy, czy też zabójstwo przy użyciu broni palnej, czy też innych metod, i to ten czyn jest bardzo skomplikowany, zagmatwany, to jest duże prawdopodobieństwo, że za tym stoi kobieta. I to naprawdę miało przełożenie już później w mojej dalszej karierze zawodowej. Był taki okres, kiedy pracowałem jeszcze na Warszawskiej Woli w Wydziale Kryminalnym, że my to nazywaliśmy takim okresem wykopki. Te wykopki sprowadzały się do tego, że przez wiele miesięcy na terenie Puszczy Kampinoskiej, bo Puszcza Kampinoska podlegała w pewnym zakresie pod jurysdykcję Komendy Rejonowej Policji Warszawa-Wola, były ujawniane części zwłok osób, które były zakopywane w tej puszczy. No, na przykład leśniczy zauważył wystający kawałek głowy. No, przyjeżdżaliśmy na miejsce, nie byliśmy pewni, czy ten fragment czaszki to faktycznie jest czaszka człowieka. No i przystępowaliśmy razem z technikami kryminalistyki do i prokuratorem. Prokuratura to wtedy, kiedy byliśmy pewni, że to są zwłoki człowieka, przystępowaliśmy do tego, aby no, potwierdzić, czy mamy do czynienia z czynem przestępczym, czy zostało zakopane jakieś zwierzę. Nie było tu żadnych pomyłek. Za każdym razem okazywało się, że to są zwłoki pojedynczej osoby, czy też dwóch osób, które były zakopane w lesie. I no, gdybym nawet nie anegdotę, tak? Może to nie będzie za bardzo na miejscu, ale generalnie no, zdarzyła mi się taka sytuacja, kiedy z kolegami odkopywaliśmy do końca te zwłoki. Nagle dzwonił do mnie telefon komórkowy. No, odebrałem, bo dzwoniła do mnie kobieta. Jeżeli dzwoniła w trakcie kiedy byłem w pracy, no to zawsze zapalał mi się taki sygnał, że no coś mogło się wydarzyć, także no muszą odebrać, tak? I kiedy odebrałem telefon, kobieta mówi do mnie: jak będziesz wracał z pracy, to nie zapomnij kupić mleczka do kawy. No mnie to strasznie rozbroiło, tak, bo ja tutaj zajmuję się bardzo poważnymi sprawami, natomiast nieświadoma niczego osoba akurat sprowadziła mnie do takich przyziemnych rzeczy. Także tych zdarzeń związanych z zabójstwami, z zakopywaniem zwłok w lasach w tamtym okresie, w połowie lat 90., tak naprawdę do końca lat 90. Bo lata 90. to były lata mafii. Pershing, Nikoś. Tak, ale to gdybyśmy mieli tutaj rozkładać na czynniki pierwsze etiologię polskiej mafii, bo tutaj ktoś może zarzucić, że
mówimy o polskiej mafii, a przecież mafii nie było. Ja się z tym nie zgadzam, a mianowicie funkcjonowanie tych zorganizowanych grup przestępczych, one miały znamiona mafijne. Z prostej przyczyny, dlatego że przenikały się te osoby z kolei z osobami, które zasiadały, piastowały różnego rodzaju stanowiska, czy w administracji rządowej, czy samorządowej. Te grupy przestępcze również szantażowały te osoby, wprowadzały w te środowiska polityczne i nie ma siły. Jeżeli dochodzi do czegoś takiego, no to mamy do czynienia ze strukturami mafijnymi. I jak najbardziej. Tak jak wspomniałem, nie chcę rozkładać na czynniki pierwsze, bo tak naprawdę znamy te dwie takie największe, czyli ta grupa Truszkowska, grupa Wołomińska, tak? I które się na początku razem współpracowały, później oddzieliły się i rozpoczęły bardzo intensywną konkurencję i walkę pomiędzy sobą. Także charakter tej samej przestępczości zorganizowanej, no to podejrzewam, że to jest na w ogóle oddzielne nasze spotkanie. Ja bezpośrednio, to znaczy z mężczyzną o pseudonimie Pershing miałem przy okazji, do czynienia przy okazji takiego zamachu, który był no nieudanym zamachem na Zbigniewa W. na ulicy Żelaznej, gdzie z kolei Cezary D. usiłował zastrzelić Zbigniewa W. Nie udało mu się, uciekał, zostały na ulicach rozstawione blokady i sprawca tej strzelaniny został zatrzymany. Został dowieziony do naszej komendy. My żeśmy go no, przeprowadzaliśmy jako pracownicy operacyjni rozmowy z nim. Nagle pod komendę podjechało kilka samochodów, z których wyszło kilkudziesięciu mężczyzn, wśród nich między innymi Andrzej K., pseudonim Pershing, gdzie chcieli wedrzeć się do komendy i odbić tego zatrzymanego. Dyżurny zamknął drzwi. No, pamiętam jak dziś, jak Pershing krzyczał, no, stojąc na zewnątrz, krzyczał, żebyśmy oddali tego Cezarego D. Oni już będą wiedzieli, co z nim zrobić i nie musimy się wcale trudzić. Oni załatwią sprawę za nas. Czyli proszę zobaczyć, jaka była zuchwałość ówczesnych zorganizowanych grup przestępczych, skoro nie lękały się przed niczym i no, próbowały nawet w centrum Warszawy wedrzeć się do komendy i odbić zatrzymanego mężczyznę tak, aby no, wymierzyć mu swoją karę za to, że chciał zastrzelić innego ich członka grupy. W Mikołajkach to doszło do takiej strzelaniny, egzekucji, gdzie no niestety, ale zginął również policjant, który zauważył, słyszał, zobaczył, jak uciekają sprawcy tej strzelaniny, próbował zatrzymać, jeden z mężczyzn odwrócił się i oddał w kierunku policjanta strzały. Temu mężczyźnie nie udowodniono zabójstwa tego policjanta, aczkolwiek no, muszą przyznać, że wcześniej, przed tym wydarzeniem w Mikołajkach, przesłuchiwałem tego mężczyznę, tak? To mężczyzna, który był wcześniej, później poszukiwany przez wiele lat, no i uważany był za takiego killera, tak? Ja kiedy miałem okazję z nim rozmawiać, przesłuchiwać, to było w połowie lat 90., bodajże chyba 96. rok. On był przez nas podejrzewany, ja wtedy byłem delegowany do Komendy Stołecznej Policji, do takiego specjalnego zespołu powołanego do spraw zwalczania aktów terroru z użyciem materiałów wybuchowych, czyli inaczej zamachów bombowych.
Zatrzymaliśmy tego mężczyznę, pseudonim Tyburek, który był przez nas podejrzewany do przeprowadzenia zamachu bombowego w Ursusie na ulicy Zagłoby, gdzie no, tragiczny w skutkach był ten zamach bombowy, gdzie bomba została dedykowana dla kobiety. Natomiast drzwi mieszkania otworzył jej mąż, no i bomba była w taki sposób skonstruowana, że w momencie, kiedy drzwi tego mieszkania były otwierane, ta bomba wybuchła. To był bardzo silny wybuch, który no, zabił tego mężczyznę na miejscu, ale również doszło do znacznych zniszczeń w mieniu, między innymi naruszenia konstrukcji, bo to był budynek, blok czteropiętrowy, w którym to małżeństwo mieszkało. I ten wspomniany przeze mnie mężczyzna o pseudonimie Burek, on był przez nas podejrzewany do tejże sprawy. I później operacyjnie również policjanci, którzy prowadzili sprawę zabójstwa policjanta w Mikołajkach i tej strzelaniny, która tam była, i również zabójstwa innych osób, również przypisywali tą bezpośrednie sprawstwo właśnie wspomnianemu przeze mnie mężczyźnie o pseudonimie Tyburek. W okresie tych lat 90. spraw, których mógłbym omawiać, spraw zabójstw, zamachów bombowych, było bardzo dużo. I ja też to mówię, tak? Żaden z nas nie był alfą i omegą, nie potrafił sobie od razu ze wszystkim radzić, jeżeli chodzi o charakter tego typu przestępstw, to po prostu to dla nas było nie dosyć, że bardzo dynamiczne, czyli od jednego zabójstwa do drugiego zabójstwa jechaliśmy, czy to było z broni palnej, czy jeszcze bardziej wyszukany, wyrafinowany sposób, jak chociażby takie zabójstwo obywatela byłej Jugosławii, gdzie no, to takie jest bardzo charakterystyczne, jeżeli chodzi o, ja to bym powiedział, maczanie palcy służb, obcych służb specjalnych, a mianowicie został znaleziony związany w tak zwaną kołyskę. No nie chciałbym tutaj głęboko już teraz wchodzić akurat w tą sprawę, ale generalnie modus operandi tychże zabójstw był bardzo, bardzo, bardzo różny. I siłą rzeczy uczyliśmy się za każdym razem, jak zabezpieczać ślady, jak podchodzić do osób, z którymi mamy do czynienia, jak wykrywać, jak pozyskiwać osobowe źródła informacji. Podkreślam, osobowe źródła informacji. Był bardzo duży nacisk na odbudowę agentury OSI, czyli tych osobowych źródeł informacji, gdzie, no zresztą całkiem słusznie, tak, bo we współczesnych czasach, jeżeli chodzi o pozyskiwanie agentury, no nie oszukujmy się, ten rodzaj metody pracy operacyjnej no został zarzucony. W tej chwili to przede wszystkim policja opiera się na różnego rodzaju środkach technicznych i tutaj ukierunkowała swój proces wykrywczy, natomiast praca z agenturą jest zarzucona. Oczywiście jest współpraca z osobowymi źródłami informacji różnego szczebla, ale to nie wygląda tak, jak to wyglądało w latach 90. I muszę powiedzieć, że praca operacyjna w celu pozyskania osoby do współpracy, czyli opracowanie kandydata na agenta, pozyskanie takiej osoby, naprawdę to trwało kilka miesięcy i no, wiązało się z różnego rodzaju również niebezpieczeństwami dla samego policjanta, tak? Bo jeżeli ktoś z policjantów nie potrafił no wyczuć intencji tej osoby, którą pozyskuje do współpracy, no to mogło dochodzić do takich przekroczenia tej linii pracy operacyjnej i nagle się stawało
to, że policjant nawet nieświadomie przechodził na drugą stronę barykady, a mianowicie dzielił się informacjami z agentem, gdzie agent wykorzystywał te informacje do likwidowania interesów konkurencji. Także to praca z agenturą no, dawała bardzo dużą satysfakcję, jeżeli chodzi o pozyskiwanie tychże informacji, o proces wykrywczy, ale jednak trzeba było uważać. Na pewno Państwo znacie postać Sławka Opali, świętej pamięci, z którym również miałem okazję pracować, bo przez jakiś czas pracował w końcówce lat 90. pełnił służbę na Warszawskiej Woli. Razem byliśmy w jednym wydziale, w jednej sekcji i razem prowadziliśmy różnego rodzaju sprawy. No jest pierwowzorem, tak, do głównego bohatera w filmie Pitbull, to jedynki, tak, te jedynki, która była zresztą bardzo dobrym filmem i tak oceniają również policjanci, ale do czego zmierzam? I Sławka niejednokrotnie podejrzewano o to, że współpracuje z osobami z grup przestępczych, jednak w tamtym okresie on prowadził naprawdę taką pracę operacyjną na wysokim poziomie, gdzie no, później wzięty został na celownik i przełożony, bo miał zresztą bardzo dobre wyniki. Mówię, wspominam o tym, bo chodzi mi o tą taką formę bardzo delikatnej, takiego delikatnego wyczucia pracy operacyjnej, a przede wszystkim pracy operacyjnej z osobowymi źródłami informacji. A co pan myśli o zabójstwie Papały? Nie miałem okazji pracować przy tej sprawie, jednak tam pojawia się bardzo dużo takich znaków zapytania. Oczywiście mogę przyznać no tutaj jedną rzecz, a mianowicie to, że współpracowałem kiedyś, to znaczy ze mną współpracowała taka osoba, która, jak się okazało, no działała czynnie w tej takiej zorganizowanej grupie przestępczej Baraniny. I był taki okres po zabójstwie generała Papały, bo generał Papała został zastrzelony w czerwcu. Pamiętam dokładnie jak dziś, to był to był sierpień. Ja byłem wtedy na urlopie, spędzałem go na Mazurach i zadzwonił do mnie mój przełożony, bezpośredni kierownik i powiedział, że posłuchaj Andrzej, ten i ten no, wielokrotnie usiłuje się z tobą skontaktować, bo ma bardzo ważne informacje do przekazania. Nie chciał powiedzieć o co mu chodzi. No, również do mnie powiedział, że tylko przekaże panu Andrzejowi. No, ja mówię, no, posłuchaj, no, wracam za 3 dni z urlopu. Powtórz mu, żeby wstrzymał się i jak wrócę, to się z nim skontaktuję. Kiedy wróciłem z urlopu, tam minęły 2-3 dni, usiłowałem się z nim skontaktować, jednak no, ten kanał komunikacji, który mieliśmy ustalony wcześniej, nie działał, czyli nie mogłem z nim nawiązać żadnego kontaktu. Minęło kilkanaście dni, usłyszałem, że w jednej miejscowości w podwarszawskim Piasecznie doszło do strzelaniny, gdzie z broni automatycznej, tam konkretnie z kałasznikowa, zastrzelono mężczyznę. No jak się później okazało, tym zastrzelonym właśnie był mój współpracownik.
I do dzisiaj ciąży mi ta kwestia, co on tak naprawdę chciał mi przekazać. A dlaczego o tym mówię, tak? Bo no, został zastrzelony i później w trakcie różnych tych wersji, które były prowadzone i sprawdzane do zabójstwa generała Papały, no on, ten mężczyzna, pojawiał się jako jeden z tych, który mógł uczestniczyć w zabójstwie generała Papały. Nie wiem, z perspektywy teraz tych no, 12 lat, no, jestem skłonny powiązać pewnego rodzaju czynniki i faktycznie mogło tak być, że ta jedna z wersji, która została przez grupę, która rozpracowywała i prowadziła śledztwo w tej sprawie, no, faktycznie mogła znaleźć jakieś potwierdzenie. Na pewno nigdy nie wierzyłem w sprawstwo mężczyzny o pseudonimie Patyk, który kilka lat temu został zatrzymany jako sprawca zabójstwa generała Papały. Później no, sąd go uniewinnił, tak, no, został zatrzymany, bo no, nadał na niego jego były kolega, świadek koronny, ale ja nigdy nie wierzyłem, że Patyk może stać za sprawą zabójstwa generała Papały, bo tam są po prostu ta teza, która została postawiona przez prokuraturę badającą sprawę, tutaj konkretnie tą osobową, jeżeli chodzi o mężczyzny o pseudonimie Patyk jako sprawcy zabójstwa generała Papały, no nijak się miała i do samego profilu Patyka, bo też miałem okazję go zatrzymywać. W ogóle ani ten profil, ani osobowościowo, ani tym, czym się zajmował, w ogóle nie pasowało do takiego czynu jak zabójstwo generała Papały, że to przez pomyłkę, że chcieli ukraść samochód. No nie tej klasy złodziej samochodowy, bo on był dobry, prawda? Nie tej klasy złodziej samochodowy robi tego typu rzeczy, a mianowicie bierze broń na taką robotę jak kradzież samochodu, a następnie nie udaje mu się ukraść tego samochodu i postanawia zabić człowieka strzałem prosto w czoło i ucieka, tak? Nie kradąc tego samochodu, tak? No ale przecież tej klasy złodziej samochodów, to on by nawet gdyby chciał ukraść to nieszczęsne DU Espero, no to przecież poczekałby, jakby ten, który przyjechał tym samochodem, wyszedł i dla Patyka uruchomienie, włamanie się do DU Espero i uruchomienie tego typu samochodu to była 30 sekund tak naprawdę, tak? Nie musiał dokonywać żadnego czynu z pogranicza rozboju, czy też takiej egzekucji, takiego zabójstwa. No generalnie mógłbym dużo mówić o swoich jakichś przypuszczeniach na temat zabójstwa generała Papały, ale to również nie jest przedmiotem takim już dociekliwym naszego spotkania. Może pan powie coś więcej o szczelaninie w Magdalence w 2003 roku? Tak. Wydarzenia w Magdalence to tak naprawdę była finalizacja kilkumiesięcznej, a właściwie rocznej pracy operacyjnej wielu ludzi, przede wszystkim z mojego wydziału, ale również i innych, tak, bo byli w to zaangażowani i koledzy z ówczesnego pododdziału antyterrorystycznego, no, jako wspomaganie, tak, naszych czynności, również koledzy z techniki, z Wydziałów Techniki Operacyjnej, ale też i inni, bo przecież nie można pominąć i Laboratorium Kryminalistyki i osób, które zajmowały się analizami kryminalnymi. Także
Nad tą sprawą pracował sztab, naprawdę ogromny sztab ludzi. Nie wszyscy pamiętają o tym, że tak naprawdę sprawa tych głośnych wydarzeń w Magdalence, które miały miejsce w 2003 roku, zaczęła się rok wcześniej, również w marcu 2002 roku, gdzie po warszawskich parolach na wiosce doszło do strzelaniny. W wyniku tej strzelaniny zginął policjant, naczelnik sekcji kryminalnej z Piaseczna, a to z kolei ta strzelanina była spowodowana próbą odbicia skradzionego tira metodą na policjanta. I policjanci, którzy przeprowadzali oględziny pojazdu, liczyli ten towar, który znajduje się i w stodole, i na czepie tego pojazdu, nagle zostali zaatakowani przez kilkunastu mężczyzn, którzy podjechali samochodami, wybiegli i zaczęli strzelać do policjantów z broni krótkiej, z broni długiej. I no, nieszczęście było takie, że policjanci no, byli zaskoczeni, odpowiedzieli ogniem. Jednak determinacja, bezwzględność w działaniu tej grupy napastników była ogromna i tragiczną śmiercią zginął policjant. Sprawa od początku została powierzona do prowadzenia przez prokuraturę okręgową, została powierzona mojemu wydziałowi i od początku rozpoczęliśmy czynności związane z ustaleniem przebiegu całego tego zdarzenia, tej strzelaniny w miejscowości Parole. I ustalono, że za tym stoi tak zwana grupa mutantów. To był taki Słyszałam o tej grupie. Tak, bardzo bezwzględna, hermetyczna grupa, która była takim odszczepem grupy markowsko-wołomińskiej. No, kiedyś współpracowali z Kikirem, który notabene został zastrzelony, dobity w szpitalu na Szaserów. Ta sprawa to w ogóle też jak z filmu sensacyjnego, bo jak Państwo pamiętacie, a jak nie wiecie, to przypomnę, że dobicie tego Kikira no, miało miejsce na sali chorych, gdzie w godzinach wieczornych wszedł mężczyzna przebrany za księdza, nie zwrócił w ogóle żadnej uwagi, wszedł do sali i dobił rannego we wcześniejszej strzelaninie Kikira. Także ta sprawa, no to też jest w ogóle odrębny temat do rozmowy. Wracając do sprawy Paroli, grupy mutantów, no i rozpoczął się tak naprawdę pościg, ustalenie i bardzo intensywna praca operacyjna kolegów z mojego wydziału, zmierzająca do zatrzymania wszystkich uczestników, bezpośrednich sprawców zabójstwa policjanta. Trwało to kilka miesięcy i finalizacją tej sprawy no były wydarzenia w Magdalence, gdzie w wyniku działań operacyjnych, czynności operacyjnych, zresztą na bardzo wysokim poziomie, ustalono, gdzie ukrywają się mężczyźni. Jak się później okazało, ukrywał się tam mężczyzna o imieniu Igor Pikus, Białorusin, który też notabene był poszukiwany listami gończymi, między innymi przez niemiecką policję, i Polak Robert Cieśniak, pseudonim Cieluń Robinson, który był nam doskonale znany i również poszukiwany listami gończymi nie tylko do zabójstwa policjanta, ale również do innych zabójstw z broni palnej między innymi.
I no jak ustaliliśmy, oni mieli wynajętą posesję i no trwały takie intensywne czynności zmierzające do tego, aby przygotować się do dynamicznego wejścia na teren i zatrzymania tychże poszukiwanych. W sprawie wspierali nas koledzy z pododdziału antyterrorystycznego. On później przechodził różnego rodzaju reformy, zmieniał nazwy i zależności służbowe, no ale tutaj na potrzeby naszego spotkania będę operował z pododdziału antyterrorystycznego. I tak było również przy tej realizacji, jeżeli chodzi o Magdalenkę. Rozpoznanie operacyjne nie mogło, bo tutaj były później było mnóstwo zarzutów pod kątem naszym, że słabe rozpoznanie, że brak karetek i tak dalej, i tak dalej. Nie chciałbym się w to głęboko tutaj również wchodzić, ale chciałbym tylko po prostu takie zadać pytanie, takie dygresyjne, a mianowicie proszę mi wskazać, jaki sposób można wejść na teren posesji niezauważony i przeskanować teren tak, aby odnaleźć zakamuflowane, zakopane, improwizowane urządzenia wybuchowe. Jak? W jaki sposób? Bo były zarzuty, że brak było rozpoznania, że nie wiedzieliśmy o tym, że tam są bomby. A skąd mieliśmy o tym wiedzieć? My wiedzieliśmy, że oni są bezwzględni, że na pewno mają broń palną, że będą, że nie zawahają się użyć tejże broni. Natomiast taki scenariusz z tymi bombami no, nie był brany pod uwagę. Bo zaraz po tych wydarzeniach w Magdalence, jak również przez wiele, wiele, wiele lat, no, toczyły się spory i w sądzie, i czy faktycznie można było temu zapobiec, no to ja mówię, że policja ma za zadanie zatrzymać i wyrządzić jak najmniejszą szkodę, krzywdę zatrzymywanej osobie. Nie ją zabić, tylko zatrzymać. Bo pojawiły się teorie, trzeba było spuścić jakieś bomby, nadlecieć śmigłowcem, wysadzić ten budynek. No nie. Takie działania to podejmują żołnierze. Żołnierze zajmują się neutralizacją śmiertelnym wroga, natomiast policjanci są od tego, żeby wyrządzić jak najmniejszą krzywdę osobie zatrzymywanej i zatrzymać i przedstawić, postawić przed oblicze, doprowadzić przed oblicze prokuratora. Natomiast nie było możliwości rozpoznania tego, dlatego też te bomby były, ta posesja była wynajęta przez tych mężczyzn, którzy się tam ukrywali znacznie wcześniej. Oni doskonale się przygotowali do tego, że z chwilą, kiedy zostaną zdemaskowani, zostanie ustalone to miejsce, gdzie się ukrywają, przedsięwzięto różnego rodzaju środki, tak aby nie dopuścić do zatrzymania i zgromadzili bardzo dużą ilość broni palnej, granatów, min i również zainstalowali urządzenia wybuchowe, które były zakamuflowane, zakopane i to się nie działo na przestrzeni ostatniego tygodnia przed tymi wydarzeniami, czy też dwóch, tylko to było znacznie wcześniej. Czyli rozpoznanie operacyjne, które było prowadzone, nie mogło wskazać, że te bomby faktycznie tam są zainstalowane. Nie chciałbym bardzo głęboko wchodzić w sprawę tych wydarzeń w Magdalence i rozkładać na czynniki pierwsze, odparowywać pewnego rodzaju zarzuty, oczywiście, bo to jest moje subiektywne spojrzenie jako osoby, która pełniła służbę w wydziale, który prowadził tą pracę, która również była zaangażowana w różnego rodzaju czynności w tej sprawie. W każdym razie doszło do tragedii
Bomba, która wybuchła, zabiła dwóch policjantów i kilkunastu raniła. To jest policjantów z pododdziału antyterrorystycznego. Po tych wydarzeniach został do zatrzymania nam jeden mężczyzna, domniemany przywódca tej grupy mutantów. On został zatrzymany jeszcze rok później, w 2004 roku. I przez wiele lat te osoby, które wcześniej były też zatrzymane jako sprawcy tej strzelaniny w Parolach, jak również ten domniemany przywódca, no, zasiadali na ławie oskarżonych, dostali wyroki, ale żaden z tych wyroków nie dotyczył zabójstwa naczelnika sekcji kryminalnej w tej miejscowości Parole podczas tej strzelaniny. Te wydarzenia w Magdalence na pewno były przełomowe, jeżeli chodzi o działania policji, a przede wszystkim tutaj o kwestie taktyczne i techniczne pododdziałów antyterrorystycznych, dzisiaj kontrterrorystycznych. Politycy uświadomili sobie, że z takim wyposażeniem, z takimi możliwościami prawnymi policjanci no nie mogą stawić takiego skutecznego czoła zorganizowanym grupom przestępczym, które no dopuszczały, a pamiętajmy, że to już było po głośnych zatrzymaniach Wierchuszki, grupy Pruszkowskiej i innych szczepów zorganizowanych grup przestępczych na terenie tutaj garnizonu warszawskiego, jak również w całej Polsce. Czyli zatrzymanie tej wierchuszki przywódców grupy Pruszkowskiej wcale nie zniwelowało zagrożenia i ta brutalizacja grup przestępczych nie opadła, dlatego że powstała pustka, czyli tak jak ja to mówię, zostały pewne grupy zerwane z tej takiej więzi z grupą, między innymi grupą Pruszkowską, i zaczęły rosnąć w siłę indywidualnie. Tutaj no, mówię, mam na myśli no, między innymi właśnie tą małą, ale bardzo brutalną grupę mutantów, no i dużą grupę Mokotowską, tak? Ale to też jest odrębny temat do rozmowy. Ja, kiedy pełniłem służbę w Wydziale do Walki z Terrorem Kryminalnym, bo później zlikwidowano Wydział Zabójstw i część tegoż likwidowanego wydziału włączono do mojego, no cały czas zajmowałem się no, tym ciężkimi, bo zresztą my w ogóle wszystkimi ciężkimi przestępstwami się Bo to zajmowaliśmy. jest trudna praca. Tak, ale dająca bardzo dużą satysfakcję. Ja nie ukrywam, że na życie osobiste ja i moi koledzy, koleżanki mieliśmy naprawdę bardzo mało czasu. Pracy, gdzie większość czasu spędzaliśmy w komendach, w terenie, no, powodowało oczywiście rozpady związków czy małżeńskich, czy też innych związków takich nieformalnych, ale na przykład stabilnych, dlatego że no, partnerki, partnerzy no, nie dawali sobie rady z tym, że no, od czasu do czasu widzą swojego partnera, męża, żonę. I to po prostu się rozpadały tego typu związki. I ten okres, początek XXI wieku, no muszę Państwu powiedzieć, no to mamy przede wszystkim rok 2001, tak, wrzesień, gdzie no doszło do najbardziej spektakularnego zamachu terrorystycznego, kiedy zostały zaatakowane Stany Zjednoczone. I ten okres również bardzo przeważył na dalszej mojej karierze zawodowej. Te wydarzenia z 11 września
2001 roku. A mianowicie, tak jak wspominałem, ja kierowałem sekcją, która zajmowała się zwalczaniem aktów terroru z użyciem materiałów wybuchowych przede wszystkim. W związku z potencjalnym zagrożeniem terrorystycznym dołożono mi działkę rozpoznania operacyjnego potencjalnych zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Tu z ramienia warszawskiej stołecznej policji, no bo wiadomo, że ustawowo wtedy i dzisiaj za tą działkę odpowiedzialna jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ale tak naprawdę proszę mi wierzyć, jeżeli chodzi nawet o zagrożenia terrorystyczne, tutaj bardzo duży ciężar spoczywa na policjantach. Przede wszystkim policjantach, którzy zajmują się pracą operacyjną, analityczną, czyli pełniących służbę w wydziałach wywiadu kryminalnego, ale też policjantach z prewencji, którzy pracują na ulicy i muszą mieć, docharakteryzować się tą wyczuloną uwagą na potencjalne zagrożenia o charakterze terrorystycznym, tych aktów terroru. A jaka panu najwięcej zapadła sprawa tych w spraw pamięć? jest, tych spraw jest bardzo dużo. Tych spraw, które zostały wykryte i tych, które niestety, ale nie udało nam się wykryć. No może bym tutaj w kontekście wydarzeń, które miały miejsce przed świętami Bożego Narodzenia kilkanaście dni temu, a mianowicie akt terroru kryminalnego, który miał miejsce w województwie lubuskim, gdzie została podłożona paczka, przesyłka, gdzie w wyniku wybuchu bomby została ciężko ranna kobieta i dwójka dzieci, czyli sprawa bardzo świeża, ona jest w tej chwili prowadzona przez prokuraturę i A kto policjantów. podłożył tę paczkę? Prowadzone są czynności w tej sprawie, także ja tutaj mówię o sytuacji, która miała miejsce w 2022 roku przed świętami Bożego Narodzenia w województwie lubuskim. Głośna sprawa i ona jest w trakcie cały czas prowadzonego śledztwa. Ale ja, przytaczając akurat tą sprawę, chciałbym się odnieść do innej sprawy, a mianowicie tych przesyłek i wrócić do roku 2001, gdzie to był luty, pamiętam, było bardzo zimno. Na ulicy Batuty w Warszawie doszło do silnego wybuchu w bloku mieszkalnym. Kiedy przyjechaliśmy na miejsce, oczywiście był wyłączony prąd. W wyniku wybuchu, jak się później okazało, bomby, zginął mężczyzna, ciężko ranna została kobieta, jak również bardzo malutkie dziecko. Bomba, która wybuchła w tym mieszkaniu, była to bomba tak zwana pułapka, przesyłka, która z kolei została nadana na poczcie głównej na ulicy Świętokrzyskiej w Warszawie i później kurier dostarczył ją do adresata. Była to tak zwana bezpieczna koperta formatu A5 mniej więcej. No i później została dostarczona do adresata. Jego nie było w domu, była jego partnerka. Nie otwierała tej paczki, tej koperty. Kiedy mężczyzna wrócił do domu, no powiedziała, przekazała mu to. On był bardzo zdziwiony, nie spodziewał się żadnej przesyłki. Otworzył tą kopertę, zobaczył, że w środku jest mały, płaski radiobudzik i powiedział do tej swojej partnerki, no zobacz, no ktoś nam jakąś reklamówkę przysłał i luzem w tej kopercie była bateria. W momencie, kiedy
Mówi, zobaczymy, czy to radyjko działa, czy gra. I włożył tą baterię do tego radiobudzika i wtedy nastąpił wybuch. I sprawa bardzo ciekawa. Niestety nie udało nam się wykryć procesowo tej sprawy. Podkreślam procesowo, bo operacyjnie mieliśmy ustalenia, nawet osobę zatrzymaną odpowiedzialną za ten zamach. Chciałbym zwrócić uwagę, że ofiara wcale nie była członkiem, czy też nie działała w żadnej zorganizowanej grupie przestępczej. I to wydarzenie, o którym Państwu wspomniałem, przełożyłem w kwestii przesyłek, niebezpiecznych przesyłek, na te zdarzenie, które miało miejsce kilkanaście dni temu w województwie lubuskim, gdzie została podłożona paczka adresowana na imienie na kobietę, która tam mieszkała. Dziecko przyniosło tą paczkę do domu i kiedy kobieta odpakowywała, również doszło do wybuchu, w wyniku którego została ona ciężko ranna, jak również jej dzieci. Ale ta sprawa z województwa lubuskiego jest aktem terroru, który w tej chwili jest przedmiotem rozpracowania operacyjnego prowadzonego przez policję i czynności procesowych prowadzonych przez prokuraturę. Jest pan też współautorem książki Terror w Polsce. Może pan powiedzieć coś o tym więcej? Tak, to co prawda ta książka ukazała się bardzo dawno temu, bo z tego co pamiętam, to chyba w 2012 roku. Może to nie jest jakieś wybitne dzieło naukowe, ale no, mój kolega, który w świętej pamięci już nie żyje, z którym zresztą razem opublikowaliśmy tę książkę, no, powiedział, że Andrzej, nie ma czegoś takiego na rynku. Warto by było napisać jakieś takie krótkie analizy o kilku sprawach, które miały miejsce w No przeszłości. bo jak czytałam, tam było o sprawie w Magdalence. I o sprawie bardziej szczegółowo, o sprawie Magdalenki, ale są też inne sprawy. I no, powiem, że mieliśmy napisać kontynuację tej książki, znacznie poszerzoną i o nowe sprawy. No, nie doszło do skutku, bo tak się zbieraliśmy, że niestety doszło do tego, że kolega zmarł. I może przy odrobinie jakiejś inspiracji i przy tym, żeby no, ktoś mnie pchnął do tego, aby usiadł i zebrał, bo ja mam koncepcję, mam materiały, tylko chodzi o to, żebym to wszystko przerzucił na papier i złożył do wydawnictwa. Takim moim konikiem i kilka lat temu zainspirowałem się badaniami nad rozpoznawaniem ludzkich emocji i muszę przyznać, że skończyłem kilka kursów z rozpoznawania mikroekspresji, między innymi Paula Ekmana. No bo I jak czytałam, to jest pan też psychologiem śledczym. nie jestem z wykształcenia psychologiem, jednak współpracując i utrzymując bliskie, przyjacielskie kontakty z zawodowymi psychologami, byłymi policjantami i zajmującymi się profilowaniem kryminalnym, również bardzo dużo wiedzy czerpię od nich i w jakimś stopniu oczywiście bez tej takiej
szerszej wiedzy psychologicznej, ale posiadający doświadczenie, no staram się również pomagać przy różnych sprawach, bo zgłaszają się do mnie osoby z całej Polski, które borykają się z jakimiś traumatycznymi przeżyciami związanymi z zaginięciem swoich bliskich, czy też śmierci swoich bliskich, i staram się im pomóc tak, aby no, wyjaśnić, przeanalizować jeszcze raz dane materiały, sprawy. No Czyli właśnie, jak jesteśmy przy zaginięciach, to może Pan powiedzieć, bo teraz niedawno znów ruszyła sprawa Iwony Wieczorek. Czy ta sprawa się kiedyś wyjaśni? W mojej ocenie tak. Z prostej przyczyny. Nie chciałbym tutaj wchodzić w jakieś szczegóły, zresztą których tak do końca przecież nie znam, ale generalnie przyglądam się tej sprawie od samego początku, jak wiele, wiele osób, którzy zresztą bezpośrednio też się angażowali w tę sprawę. I miałem swoje przemyślenia i mam te przemyślenia do dzisiaj. Może kiedyś z Państwem się podzielę tymi takimi przemyśleniami, bo też musielibyśmy to rozbijać na czynniki pierwsze, ale generalnie w tej chwili prowadzone są czynności operacyjne i czynności procesowe przez, no tutaj głównym gospodarzem oczywiście jest prokuratura krakowska, ale no z mojej wiedzy czynności operacyjne prowadzą koledzy z mojego wydziału, czyli z Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw. Jakie oni mają koncepcje razem z prokuraturą, jakie mają wizje, jaki materiał operacyjny, trudno powiedzieć. W każdym razie widzimy pewnego rodzaju postępy. No między innymi po 12 latach zdołano ustalić mężczyznę, który no był tym takim tym znakiem zapytania, tak, tego mężczyznę z ręcznikiem, tak zwanego mężczyznę z ręcznikiem. Jednak no nie można zdradzać, ja wcale się nie dziwię, że prokuratura i policja jest wstrzemięźliwa, jeżeli chodzi o przekazywanie informacji, dlatego że to, co do nas dociera, to w mojej ocenie to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie zalążek całej wiedzy, która została zgromadzona przez prowadzących, aktualnie prowadzących sprawę zaginięcia Iwony Wieczorek. Czyli konstatując, jest to sprawa, która w mojej ocenie zostanie wykryta i poznamy wszystkie te niejasności, niewiadome, które przy tej sprawie się nagromadziły i oczywiście zostaną zweryfikowane te spiskowe teorie, bo nie jeden już i kryminolog, i nie jeden śledczy powiedział, że każda sprawa wbrew pozorom jest prosta, tylko popełnione zostały jakieś błędy. I ja również jestem zwolennikiem teorii tak zwanej brzytwy Okama, czyli nim coś jest prostsze, jest najbardziej prawdopodobne. Także tych, jeżeli chodzi o zaginięcie Iwony Wieczorek, tych koncepcji, hipotez śledczych było wiele. I mam nadzieję, że one tutaj w najbliższych miesiącach znajdą swój finał, mający na celu wyjaśnienie dogłębne tej sprawy i osoby odpowiedzialne za to zostaną zatrzymane. Dziękuję panu, że chciał pan wystąpić na moim kanale i pozdrawiam. Pozdrawiam serdecznie, aczkolwiek wiele spraw żeśmy nie omówili i mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja. Myślę, że tak, bo się bardzo ciekawie uwagę. Z panem rozmawia. Bardzo dziękuję. Chodzi mi o to, że też jeżeli będziemy koncentrowali uwagę przy konkretnej sprawie, to też moja wypowiedź będzie zupełnie inna, dlatego że ja będę mógł rozłożyć na czynniki pierwszą no, daną sytuację i
postawić swoje hipotezy, które wynikają przede wszystkim z mojego doświadczenia zawodowego. Oczywiście nikt nie jest nieomylny. W każdym razie wszyscy strzelamy do jednej bramki, aby wyjaśnić sprawy, które nie zostały wykryte, i pomóc organom ścigania tak, aby ci, którzy popełnili zbrodnie zabójstw, ponieśli współmierną karę. Dziękuję Państwu bardzo.